Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na program W Cztery Oczy. Dziś naszym gościem jest pani Katarzyna Osos, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oczywiście klub Platformy Obywatelskiej. I tak, jestem posłem Platformy Obywatelskiej. W Sejmie mamy klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej, która, tak jak wiemy, zrzesza również posłów z partii Zieloni, Inicjatywa Polska Nowoczesna i kilku niezależnych, niezrzeszonych. Pani poseł, na początek naszej rozmowy chciałbym zapytać o wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Grzegorza Schetynę zastąpił Borys Budka, który zyskał bardzo duże poparcie w województwie lubuskim, bo ponad 80%, czyli to jest większe poparcie niż to krajowe. Tak, tutaj faktycznie w ostatnim dniu Borys Budka był i w Gorzowie, i w Zielonej Górze, miał spotkania z członkami i widać, że przekonał ich do swojej wizji. Zresztą już wcześniej, jak się rozmawiało, no to były oczekiwania zmiany i widać, że Borys tym swoim takim zaangażowaniem, energią pokazał, że warto na niego postawić i dostał duży kredyt zaufania. Ja się bardzo cieszę, że te wybory się rozstrzygnęły w pierwszej turze, bo tak jak zapowiadał, tak też robi. Teraz naszym priorytetem są wybory prezydenckie. Na pewno przed Borysem dużo pracy, ale ja z nim pracowałam w poprzedniej kadencji w dwóch komisjach i naprawdę obserwując go to zaangażowany, walczy do końca, pracowity, jest taki otwarty. Można liczyć na współpracę z nim, na wsparcie. To nie jest osoba, która gra wyłącznie na siebie. Czasami tak się zdarza, także ja naprawdę pokładam w nim duże nadzieje, też go popierałam. Oddałam swój głos również na Borysa Budkę. No i mam nadzieję, że nastąpi to, co wszyscy oczekujemy, czyli taka nowa energia, bo mamy dużo ludzi, którzy chcą pracować, ale takiego brakowało chyba bodźca do działania. Zresztą to zawsze lider nadaje ton i mam nadzieję, że Borys właśnie taką, że jest osobą taką dynamiczną, to zarazi tym wszystkich i pokażemy już to podczas kampanii najbliższej prezydenckiej. Pani poseł, czy można powiedzieć, że to jest takie nowe rozdanie w Platformie Obywatelskiej? No na pewno, bo jak się zmienia władza, to też zmienia się troszkę i ta wizja, i sposób działania. Mnie bardzo przekonało to, jak Borys Budka mówił, że chce zmienić jakby trochę sposób zarządzania, czyli nie w gabinecie, ale jednak rozmawiamy, że też ważni są ludzie w regionach, że jednak również zarząd krajowy, przewodniczący musi mieć kontakt tutaj z członkami z różnych miast, z różnych regionów i ich słuchać, bo oni najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby. To najczęściej oni się spotykają z mieszkańcami, nasi samorządowcy i nie można o tych grupach zapominać i tylko uważać, że się wie najlepiej, ale trzeba rozmawiać z ludźmi, że też stawia na profesjonalizm. Czyli, że czasami, no takie mamy czasy, że jeżeli jest na przykład kampania, no to jednak no, może warto zlecić to ludziom, którzy się zajmują tym, są profesjonalistami i niech stanowią realne wsparcie. Że zauważył to i stawia na to, że musi być prosty przekaz, że trzeba się nauczyć też rozmawiać z ludźmi, słuchać ludzi. Także tutaj widzę, że zrobił dobrą diagnozę, wyciągnął wnioski i teraz wierzę w to, że będzie to wprowadzał w życie. No właśnie, przed nami wybory prezydenckie. Już wiemy, że 10 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Kandydatem Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej na prezydenta jest pani Kidawa-Błońska. No właśnie, to jest dobry też kandydat. Bardzo dobry kandydat i uważam, że będzie świetnym prezydentem. Pani marszałek, pani Małgorzata Kidawa-Błońska, to nie tylko osoba, która ma w sobie dużo takiej empatii, zrozumienia, szanuje każdego człowieka. Ja w zeszłej kadencji, przez to, że wspólnie realizowaliśmy taki projekt Sprawa Polek, jeździliśmy sporo po Polsce, spotykaliśmy się z ludźmi, faktycznie jest tam szacunek do każdej osoby, każdego wysłucha. W takim bezpośrednim kontakcie widać, że ludzie jej ufają, że ona to nie jest tak, że nikogo nie krytykuje, ale każdą pozwala mieć swoje zdanie i to nie jest, że wygraża, czy głośno zaczyna mówić, tak jak obecny prezydent, że czasami jak gdzieś się pogubię, to od razu po prostu podnoszę głos i tym chcę przekonać do siebie ludzi. Nie, tutaj jest zawsze rozmowa i to też, co cenię, u niej ma w sobie dużo dyplomacji, a patrząc na funkcję prezydenta, to jednak ta dyplomacja jest wskazana, bo polityki właśnie groźbami i krzykiem się nie robi. Tak się nie osiąga celów w polityce, ale jednak wymagane jest dużo dyplomacji i wydaje mi się, że tutaj przy
wsparciu, bo ma też świadomość i my wszyscy w Platformie, w koalicji mamy świadomość, że samemu się nie wygrywa. Do tego jest potrzebny duży zespół i też dużo ludzi, którzy będą wspierać i my chcemy taki zespół zbudować, a już od jakiegoś czasu mam takie głosy, że naprawdę dzwonią mieszkańcy i mówią, że jeżeli trzeba będzie od baneru plakat wywiesić, ulotki poroznosić, to są fajne sygnały, tak? Żeby nie zapominać, oni są chętni do pomocy, czyli to tylko nie jest taki pozytywny odzew od członków, ale również od ludzi spoza partii, którzy chcą zmiany, bo wiemy o tym doskonale wszyscy, że jeżeli chcemy coś teraz zmienić w kraju, żeby wróciło to wszystko na dobre tory. Tutaj prezydent opozycji ma realne w tym momencie narzędzia, żeby powstrzymać niedobre zmiany, które, nie mówię o wszystkich, tak? Tylko te niedobre, które po prostu, które no, mogą doprowadzić i nie bójmy się o tym mówić, tak? Że będziemy naprawdę na poboczu Unii, a być może w przyszłości doprowadzić do polexitu, a chyba większość Polaków tego nie chce, także myślę, że jeżeli wszyscy się zaangażujemy i nastąpi ta zmiana, to po prostu będzie dla Polski, dla Polaków lepiej. Jedno jest pewne, warto rozmawiać o tym wszystkim, to na pewno. Pani poseł, chciałem zapytać jeszcze o wizytę pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w województwie lubuskim, w Gorzowie, w Zielonej Górze. Czy planowane są takie właśnie wizyty jeszcze przed wyborami? Oczywiście są planowane. Na pewno będzie w naszym województwie. W tym momencie tutaj zastanawiamy się właśnie, w jakich miastach ma się pojawić, bo to nie tylko ma być Zielona Góra i Gorzów. Nasze województwo to też szereg fajnych miast, które warto też pokazać, ale również, żeby podczas spotkań poznać też i problemy tych mniejszych miejscowości, bo jednak to jest większość, także będzie na pewno, zresztą była w grudniu też pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, wizytowała nasze województwo, także to nie będzie jej pierwsza wizyta i na pewno nie ostatnia. W kilku miejscach naszego województwa będzie można się spotkać, porozmawiać, także na pewno będziemy informować, bo no przede wszystkim przyjeżdża tutaj przecież dla mieszkańców, żeby z nimi się spotkać, przedstawić swoją wizję, ale też właśnie wysłuchać, co Lubuszanie, jakie mają oczekiwania i co mają do powiedzenia. No właśnie, pani poseł, jeśli już rozmawiamy o tych wszystkich oczekiwaniach mieszkańców województwa lubuskiego, to chciałbym zapytać o strategię rozwoju województwa lubuskiego. Ten dokument cały czas powstaje. Ostatnio były wnoszone też do niego takie postulaty ze strony tutaj północnej części, samorządowców z północnej części regionu. Jak pani postrzega ten dokument? Co on powinien zawierać? Znaczy, moim zdaniem powinniśmy jak najwięcej rzeczy tam wpisać, bo to określa pewien cel i jeżeli nie wpiszemy, a różnie może być, my nie wiemy, jak się sytuacja w przeciągu kilku lat zmieni, chociażby, no wiadomo, największym problemem są zawsze środki finansowe, ale nie wiem, jak to będzie za kilka lat wyglądać i żeby nie okazało się tak, że są możliwości, czegoś nie ma wpisanego i jest już jakaś niepotrzebna blokada, także no też nie można gruszek na wierzbie, tak? To musi być racjonalne, stąd dobrze się odbywają te konsultacje. Dobrze, że były w Gorzowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze. Również pani marszałek spotkała się z parlamentarzystami. Ja zawsze jedno podkreślam, tylko żebyśmy nie zapominali, że nasze województwo to nie tylko Gorzów i Zielona Góra, tak? Że jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju, to nie tylko tych dwóch miast, bo jest szereg mniejszych miejscowości i może tamte inwestycje nie są tak spektakularne, tak? Ale dla tych ludzi, dla tych miast, dla ich rozwoju są też ważne. Także właśnie taka moja prośba, żeby tutaj nie zapominać i gdzieś je na bok nie odkładać. Ja wczoraj byłam w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, no też piękne plany rozwoju, żeby adoptować ruiny zamku na oddział rehabilitacji. To by o 40 łóżek więcej. To jest naprawdę później i większe przychody, i szpital. Już teraz kończy wynik finansowy, jest na dodatni, ale by mogło być jeszcze lepiej. Jeżeli tych inwestycji nie będzie, to z każdym rokiem może być gorzej, no po prostu ze względu na te ograniczenia. Brak miejsc, brak łóżek, także musimy myśleć przyszłościowo. To, że dzisiaj jest bardzo dobrze, to jeżeli my nie będziemy inwestować, nie będziemy rozwijać, to za kilka lat po prostu, no,
będziemy się być może stać w miejscu, a nawet cofać w tym momencie. Także strategia, jeszcze uwagi, bodajże do 31 stycznia chyba można było te uwagi, także zobaczymy, jaki będzie kształt ostatecznego dokumentu, czy faktycznie zostaną uwzględnione. Tu wiem, że w Gorzowie też było sporo właśnie uwag, propozycji do strategii, także zobaczymy, jaki będzie ostateczny kształt dokumentu. To jeszcze wiemy, kilka miesięcy potrwa, ale ja się cieszę, że każdy włodarz, każdy samorządowiec walczy o swoje i tak powinno być, żeby właśnie moje miejsce, moi mieszkańcy ma być tutaj jak najlepiej i dobrze. Niech jak najwięcej, a później po prostu wybieramy to, co jest w miarę realne i powinno być zapisane w tej strategii. Chciałbym jeszcze zapytać o elektryfikację linii kolejowej 203. Chodzi tutaj o linię Kostrzyn, Gorzów, Krzyż. Czy coś wiemy, czy coś w tej sprawie ruszyło? Bo wiem, że to między innymi pani też była zaangażowana właśnie. Tutaj, żeby było jasne, pani poseł Krystyna Sibińska od samego początku, ona też jest w Komisji Infrastruktury i też te kwestie infrastrukturalne no i są jej bardzo bliskie i dba o to. My ponownie też żeśmy w tym budżecie, do tego budżetu złożyliśmy, jest złożona poprawka. Zobaczymy, w przyszłym tygodniu będą głosowania. No chociażbym chciała, żeby posłowie z Lubuskiego pokazali, że te Lubuskie jest dla nas najważniejsze i żebyśmy zagłosowali za. My na pewno będziemy te nasze poprawki, które po prostu to są istotne rzeczy dla mieszkańców, tak? Bo też nie tylko elektryfikacja, ale też obwodnice, właśnie dofinansowanie na oddział rehabilitacji w Lubuskim Centrum Ortopedii. No to przecież to nie korzystają urzędnicy, tylko to jest wszystko dla mieszkańców i oby, mówię, nasi wszyscy posłowie, nasi parlamentarzyści pokazali, że są za. No właśnie, to jest coś, co mieszkańcom jest najbardziej potrzebne, bo to ich najbardziej też dotyczy, te sprawy, tak, elektryfikacja, zdrowie, bo też mamy na przykład rozbudowę gorzowskiego szpitala. Tak, tak, i właśnie też tam poprawki składaliśmy. No więc no cóż jest ważniejsze, zdrowie najważniejsze, tu sobie nie wyobrażam, żeby ktoś był przeciwny, tym bardziej, że przecież premier cały czas powtarza, że mamy zrównoważony budżet. No to jeżeli są możliwości rozwoju, możliwości wsparcia, no to prosimy, prosimy pana premiera. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję państwu. Pani Katarzyna Osos, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, była dziś naszym gościem. Dziękuję za uwagę.